No witam serdecznie, w dzisiejszym odcinku mam 3000 zł i zobaczymy, czy uda mi się zrobić kosę. Oczywiście standardowo zapraszam do wzięcia udziału w konkursie, oglądaj film do końca. Będzie oczywiście w trakcie filmu hasło konkursowe podane. Zrobimy sobie od razu bitewkę na jakieś skrzyneczki, nie, na przykład Illidiant. Weźmiemy sobie 3 takie skrzynki, do tego 3 takie skrzyneczki ulepszone. 567 zł koszt takiej bitwy. No wydaje mi się, że z takim budżetem zrobienie kosy to powinna być raczej formalność. No ale u mnie różnie bywa, więc zobaczmy. Witam was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. No generalnie można zacząć ten odcinek w taki sposób, że... No... Austria na pierwszym miejscu, stary. Francja na drugim, Holandia na trzecim, a my na swoim. Więc, wydaje mi się, że to idealnie tutaj opisało naszą sytuację grupową. Ale powiem wam, dzisiejszy dzień tego euro to jest taki żart, no naprawdę, przecież taka abstrakcja. Na 4 mecze nie wszedł mi żaden typ, stary, żaden. Bramka Mbappe mi tylko siada. No stawiałem bramki Francji powyżej 2,5, do tego właśnie bramkę Mbappe i... No naprawdę wow, ja w ogóle postawiałem, że to będzie jakieś szybkie 3-0. Dla Francuzów, no ale tutaj, no ja nie wiem, abstrakcja jakaś, stary, to co się dzisiaj działo. Dania 0-0, Anglia 0-0. Ja w ogóle współczuję osobom, które miały czystą Anglię, stary, na kursie 1.30, ta Anglia... Tam się nic nie zadziało, na jednym kuponie chyba miałem Anglię, ale na pozostałych chyba miałem bramki powyżej 1,5, więc no nie weszło totalnie nic, stary. Naprawdę, to jest abstrakcja. Ten dzisiejszy dzień, to jest dzień tak naprawdę do zapomnienia. No ale przynajmniej Polacy, kurwa! Pierwszy punkt na turnieju to z kim? Z wicemistrzami świata, stary! No to... Łohoho! Robercik z brameczką. No powiem wam naprawdę, dwa karta w ogóle. Ale tak szczerze, no nie oglądałem tego meczu, bo wstałem przed chwilą. Dosłownie, stary. Położyłem się, generalnie plan był taki, że o godzinie 17 położyłem się na godzinkę po niespaniu od wczoraj i mówię, kurczę, dobra, na godzinkę się położę, wstanę na meczek, tak? I no już że mówię, kurczę, no przekręcam się na drugi boczek i idę spać dalej, tak? Więc no tak wyglądało moje kibicowanie dzisiaj. Meczu nie oglądałem, ale sobie pewnie zobaczę jakiś skrót zaraz. No, pierwsza rzecz, jaką trzeba zrobić po przebudzeniu, no to oczywiście no, nagranie filmu dla widza, tak? Więc stary, doceń to. No będzie to chyba bitwa wygrana, tak? Tak mi się wydaje. No ale generalnie Polska ma stary więcej strzelonych bramek na tym euro niż Francuzi. To jest w ogóle pierwsza bramka Francji, która została przez nich zdobyta, nie? No przecież ten mecz, co wygrali z Danią, no to tam przecież samobójcza bramka była. Znaczy, jaką Danią, przepraszam, z Austrią. Przecież tam była bramka samobójcza, więc no, tak to wygląda, no pierwsza bramka Francuzów z Polską. No ale że remis, stary, totalnie się tego nie spodziewałem. No, dla mnie zaskoczenie mega, ale generalnie dzięki temu Polska nie jest najgorszą drużyną na euro, bo teraz na pierwszym miejscu wskakuje Szkocja, która wszystkie mecze przegrała. I tam generalnie mamy lepszy bilans bramkowy chyba, więc... no, z czegoś trzeba pozytywy wyciągnąć, tak? A, zapomniałem, jak chcesz oczywiście skina wygrać, no to sub dzwonę, łapam w górę pod filmem. No i ten komentarzyk napisz z hasłem konkursowym, tak? Oczywiście dołącz na Discorda, no i użyj kod Crocs, więc... Bo jak tutaj, no widzisz sobie, no ja sobie piękną skrzynkę otwieram. A ja nawet tutaj o kodziku dla widza nie powiedziałem, który daje ci nie do skrzynkę na sterze free. To jeszcze oczywiście 10% więcej do każdej płaty. No a wystarczy oczywiście zalogować się z linku zapisu jako sam pełnoletnim jesteś. No albo kliknąć tutaj magiczny plusik. Kodzik Crocsi wpisać, tak? Dajcie skrzynkę na Star za free, 10% więcej. A jak wpłacę skonę Crocsi, to wyślij mi to gościu na Discorda, bo jest tam fajny konkurs na pięknego Huntsmana Freehound dla osób oczywiście wspierających i wpłacających z kodem Crocsi, więc jak wpłacasz, no to wyślij. Każde oczywiście 2 złote wpłacone to jeden bonus respektu. Im więcej ich zdobędziesz, tym oczywiście większa szansa na wygranie tej kosy. No i oczywiście każda osoba biorąca udział dostaje rangę gwarantowaną na Discordzie jako oczywiście taka nagroda gwarantowana, tak więc zapraszam do wzięcia udziału. No ja już tutaj dostaję na dziurę w pierwszej partii, więc no klasycznie. Co to za wypa? Manowar. Ej, myślałem, że to jakiś Gungnir albo nie wiem, Prince czy... No, nie wiem, tak dziwnie wyglądała ta wypa. W ogóle te AWP, nie wiem, to Prince i Gungnir tak dziwnie wyglądają na tych nowych grafikach AWP, tak. No nie wiem, no strasznie ciemne są i nie idzie rozróżnić tych skinów trochę. Tak mi się wydaje, tak moje zdanie trochę.
Ale zobaczmy, no, trzy skrzynki. Ej, bo ja tak kurczę mówię sobie. No, zrobimy sobie opening 3000 zł od 3000 zł do kosy. A ja tutaj żadnej bitwy nie wygrałem, stary, i żadnej kosy nie udało mi się zdobyć, więc jeżeli ja z 3000 nawet nie będę potrafił zrobić żadnej kosy, no to stary, no, no ja będę się chyba śmiał sam z siebie przez najbliższe, nie wiem, parę dni, co że tak powiem, ja tutaj odstawiam za amatorkę. Taką amatorkę dla widza, stary. No, to jest, no niepojęte, dobra, no ja chcę tą kosę w końcu zdobyć, więc zróbmy coś takiego, no tutaj może jakieś procentóweczki dorzucić czy coś, albo Royal, no to wtedy, nie, no dobra, zostawimy Royala sobie na bitwę ostatnią, no tutaj 630 zł w tych dwóch skrzynkach, więc sobie to oczywiście wrzucamy i robimy sobie z tego bitwę, więc zobaczmy, bo sam, czy uda mi się wylosować jakąś kosę w końcu, pierwszą w tym filmie, bo no, challenge sobie postawiłem, a tutaj ani widu, ani słychy tej kosy. No, bitwa wygrana, tylko no dobra, no jest to jakiś tam proficik. No już nie będę tak narzekał, dlatego sobie ją zjadę trochę w dół. Przez 4% slotę, to jest dobry pomysł. No jeżeli uda nam się go trafić, no to mamy zaliczony challenge tak naprawdę, nie? Jak się nie uda trafić, to się wyzerowaliśmy. No ale to stary, że tak powiem, od paru dni to jest klasyk tutaj moich odcinków, tak? Nie wiem naprawdę, jak ja to zrobiłem, że od jakichś trzech szafirów, stary, które miałem, nagle wydarzyło się to, co się wydarzyło i, że tak powiem, no, kurczę, chciałbym test tych emeraldów zrobić, bo bardzo prosiliście o emeraldy, ale no nie mam jak, stary, no za 3000, znaczy teraz no, za 41 zł nie zrobię testu tych emeraldów. Nie no, mój bot generalnie trafia już sobie trzecią kosę pod rząd, więc no fajnie, tak? No ale no, 53 grosze tutaj na moim koncie. Nie no, to gdzie naprawdę będę tak się śmiał. Nie no, czwarta kosa leci. Nie wiem, CSGO Skins robi mi na złość dzisiaj. To jest niepojęte, CSGO Skins robi mi na złość, no przysięgam, no. I co ja mam powiedzieć, stary? No gościu dostał 4 kosy w tym case battle. No cóż, to nie pozostaje mi nic innego jak się pożegnać. Dziękuję serdecznie za oglądanie. A są konkursowe, napisz, czy oglądaliśmy w Polaków i jak tam odczucia. Chętnie sobie poczytam komentarze. No mówię, meczyku nie oglądałem, więc daj znak, jak ci się oglądało i co sądzisz generalnie o występie tutaj naszych, że tak powiem, polskich kopaczy na Euro. Dzięki za oglądanie, do jutra. Miau!